wielkie brawa dla Gawła Fligi! Faktycznie mam na imię Gawo, gdyby ktoś się zastanawiał, bo czasami po dwóch tygodniach znajomości zdarza mi się, że ktoś, ej stary, ale jak ty masz naprawdę na imię? Bo to przezwisko, co? Żeby... Nie, naprawdę mam na imię Gawo. Rodzice mieli ciekawy sposób okazania mi uczucia, nie? Tak, sobie bardzo, bardzo cię kochamy, ale damy ci na imię Gawo. Ale będziesz miał jazdy, stary. No i spoko. Nie wiem, jak ja bym miał dziecko, to by się nazywało na pewno Error, więc... Tak czy inaczej. Ale jest coś takiego, że do tej pory, ja już żyję te 30 parę lat i do tej pory mi się zdarza, że ktoś do mnie podbija i mówi, ej, masz na imię Gaweł? Gaweł, naprawdę Gaweł? Znasz takie Paweł i Gaweł w jednym stali domu? Nie, co to? Nie słyszałem tego, starcy. Co to jest? Co to? Wiesz, opowiedz mi o tym. No poza tym w ogóle jakby nie rozumiem tego toku myślenia, dlaczego, co jak spotykasz, nie wiem, Afrykańczyka, to mówisz, ej stary, a znasz Murzynek Bambo w Afryce mieszka? Czy nie wiem, czy jak ktoś pracuje w PKP, to recytujesz mu, stoi na stacji lokomotywa. Okej, okay, dobra. Cześć, powiedz mi, jak masz na imię? Bartek. Cześć Bartek, powiedz mi, czym się zajmujesz, jeśli można spytać? Pszczelarzem. Jesteś pszczelarzem, naprawdę? Ale super. Nie wiem, czy to jest właśnie kwestia jakby XXI wieku, że wszyscy mają już świadomość, pszczół zaraz nie będzie. Możesz podryw na pszczelarza, zajebiście. Ja nie wiedziałem, że to kiedyś będzie taki, wow, dziewczyny zrobiły. Historia, ja lubię, jak te pszczółki się bzykają. Okay. Dobra, przez chwilę cię lubiłem, ale już... Ja się podzielę z wami paroma rzeczami, które mnie wkurwiają. Jedna mianowicie, na pewno się z tym spotkaliście, to jest jak ktoś słucha muzyki prosto z komórki, nie? W miejscu publicznym czy w komunikacji miejskiej, cokolwiek. Ktoś ma komórkę i wali muzyką z tego głośnika, z tego brzęczącego ziemniaczka tam. Będzie teraz nas raczył swoją muzyką wspaniałą. I to jest zawsze to samo. Najgorsze, że to jest ten ziomeczek, wiadomo. Wiadomo jak wygląda, więc jest czapeczka, prawda, kołczan, musi być dresik, nie wiem, jakieś sofiksy śmierci czy coś takiego. Nie musi mieć wszystkich tych atrybutów, ale co najmniej dwa. Bo inaczej by wyglądał na pedała. I on puszcza tą muzykę i to jest zawsze to samo. To jest albo polski rap, albo jakieś beznadziejne techno. To jest ścieżka dźwiękowa do linii tramwajowej numer 25. Następny przystanek, Rondo Waszyngtona. Woo, let's go Ibiza! Techno Revolution 2015. 8 rano, jest impreza, tak, jedziemy. Ja czekam tylko, aż motorniczy wyciągnie białe rękawiczki, będzie po prostu... Z gwizdkiem. No i dobrze, niech sobie słucha nawet tej muzyki, okej? Niech będzie, tylko właśnie dlaczego zawsze to musi być to samo? Ja bym chciał, żeby chociaż raz, przynajmniej raz taki chłopaczyna, żeby słuchał na przykład muzyki poważnej. I od razu bym się go zapytał, ej stary, co to za numer, czego słyszysz? Jan Sebastian, człowieku. JSB, prawdziwy XVIII wiek, wiesz o co chodzi? To jest 100% baroku, ogarnij to. Tylko dla kumatych, nie? To nie jest żadne rokoko, kurwa, jebać szkoły baletowe. Elo, tylko dla kumatych. To byłoby ekstra, podobałoby mi się w końcu. Nie wiem, ja zwracam na uwagę na to, jak ludzie się porozumiewają, podobają mi się różne, wybieram sobie takie słowa. Na przykład często się słyszy żałuj od ludzi, nie? Lubią ci, żeby żałować. Koledzy mówią sobie nawzajem, że żałuj stary, ale był melanż w sobotę, żałuj, że cię nie było, żałuj. To jest dla mnie dziwne, bo mi się wydaje, że prawdziwy przyjaciel by ci czegoś takiego nie powiedział. No, bo powinien raczej powiedzieć, słuchaj, była fajna impreza, szkoda, że cię nie było. Może wyciągnij wnioski na przyszłość. Nie musisz żałować. Poza tym, dlaczego ja mam żałować? Może akurat robiłem coś ciekawszego, po prostu się nie chwalę. No słuchaj, wiesz co, sorry, nie mogłem wpaść, siedzieliśmy z dziewczyną w domu, oglądaliśmy brazylijskie pornosy. Widziałeś kiedyś, jak kobieta wyciska tyłkiem grapefruta? Żałuj! Warto obczaić.
nie wiem, takie słowo, co mi się podoba z brzmienia, tylko po prostu to jest horrendalne. To jest fajne, bo są te takie R toczące się, to horrendalne. Szczególnie jak ktoś nie wymawia R, to jest, to brzmi super. I co, kochana, byłaś w tym nowym klubie? Ja pierdolę, weź. Ludzie stoją, taka kolejka do baru i wszyscy desperadosy zamawiają. No horrendalne miejsce, horrendalne. Daj spokój. Jest zdumiewające też mi się podoba, bo są takie otwarte samogłoski. Nie? Jak to słyszę, to aż brwi mi się same unoszą. No, zdumiewające. I to jest takie słowo, że nawet jakiś najgorszy menel to powie, to brzmi tak trochę dostojnie. W sensie, i wiesz, i ona mi mówi, pożycz mi stówę, ale nie wiem, kiedy ci oddam. No co ty, kurwa, tak powiedziała? Zdumiewające. No właśnie. Jak się takie rzeczy gada, to czasami się słyszy też pomyśl zanim coś powiesz. Weź stary, pomyśl zanim coś powiesz, nie? Upominają mnie. Ale to jest trochę głupie, bo ja musiałem pomyśleć, żeby cokolwiek powiedzieć. No musiałem, nie? Czyli pomyślałem i zjebałem, no okej. Okay. Czyli to raczej może to powinno brzmieć po prostu, no, pomyśl dwa razy zanim coś powiesz, pomyśl trzy razy. Nie wiem, dla niektórych to powiedzenie chyba po prostu powinno brzmieć lepiej nic nie mów i na tym koniec. Słuchaj, sorry stary, że myślałem, że twoja dziewczyna jest w ciąży. Ja chciałem pogratulować. Dawno nie widziałem dziewczyny z takim brzuchem, która by nie była w ciąży. Zdumiewające, no. Chyba nieźle lubi łoić browary, co? Chodź się postawię wam po jednym, bo trochę mi głupio. Czasami ktoś mówi, wiecie, jak rozmawiacie z kimś, ludzie zawsze chcą powiedzieć to, co mają do powiedzenia, jak najszybciej. I mówią, często nawiązują w ten sposób, że mówią, tak, mam tak samo, tylko zaraz potem jest tylko, że. Tak, jest, tak, mam tak samo, tylko, że... Bo to nie chodzi o to, żeby nawiązać do tego, co mówiłem, tylko żeby opowiedzieć jakąś swoją chujową, niezwiązaną z niczym historię, nie? W sensie, tak, ja mam tak samo, wiesz, tylko, że moja dziewczyna, ona nie je glutenu, więc jak idziemy do restauracji, nie możemy się dzielić deserem. To... Stary, mówiłem o tym, że zdech mi pies. Jakby, co to ma wspólnego z twoją dziewczyną, nie? To nawet nie była suka. O czym ja mówiłem? O słowach pojebanych, tak? To jest bardzo fajne, że przerywa mi mikrofon. To jest załóżmy klub komediowy, mamy alkohol na barze, mamy obsługę, jest kreda, narysujemy sobie hipsterskie wzory na ścianie, ale kabel pożyczymy od kogoś, kurwa, jebać to. Mnie denerwuje coś takie uliczne chamstwo. Nie wiem, czy spotkaliście się na pewno z czymś takim, jak na przykład ktoś podchodzi do ciebie i pyta, która godzina. Nie? I pyta, która godzina i potem odchodzi bez słowa, nie dziękując, skinieniem głowy czy cokolwiek. Nie? Spotkałem się z takim typem ostatnio, podchodzi do mnie, ej, która godzina? I ja już widzę po jego mowie ciała, jakby nie, po tym, jak się do mnie odnosi, ten koleś jest kutasem. On myśli, że dostanie potrzebne mu informacje i odejdzie sobie bez słowa, ale nie chuja, ja już go wcześniej wyczułem. Wyczułem go wcześniej i mówię, kup sobie zegarek, frajerze. Nie wiem, no tak mu powiedziałem, bo po pierwsze no jakby tak spojrzałem i myślałem sobie, że dobra, pewnie go stać, bo był ubrany w takie, miał taką koszulkę na miarę, w różowy prążek i jakieś takie shorty, kaki takie wyprasowane w kancik i jakieś drogie buty strasznie, takie lakosty czy coś, tak kurwa na łódkę. Jesteśmy w centrum Warszawy, widzisz tu jakąś keję, chuju? No, wsiadaj do BMW, mamusi, i spierdalaj, no bo nie... Nie wiem, może jakoś go nieusprawiedliwie trochę oceniłem czy coś, ale byłem już podkurwiony chyba, bo stałem pod McDonaldem i nie wiem, czy zauważyliście, w McDonaldzie nigdy nie dzieje się nic radosnego. To nie jest, nie, ja wiem, że tam jest posiłek, który się nazywa Happy Meal, ale te zabawki robią chińskie dzieci, więc to nie ma w tym nic śmiesznego. Poza tym nikt nigdy nie wyszedł z McDonalda w stylu, no to był doskonały posiłek, tak, wyborne. Świetny wybór, nie mogę się doczekać kolacji. Super. Tam jest lipa, na każdym kroku jest jakaś lipa. Oglądałem kiedyś ulotkę, która zachęcała do pracy w McDonaldzie, nie? I tam, oni się tam chwalili, jedną z, wiadomo, że najważniejszą rzecz dają na koniec i tam było napisane na końcu,
płacimy na czas. Dostaniesz wypłatę na czas. Wow, to kurwa, ty, zapłacą mi za pracę zgodnie z prawem? Niesamowite. Ale ekstra, to jest w ogóle naprawdę... Teraz coraz częściej się pojawia w ogłoszeniach, jest na przykład zapewniamy umowę o pracę, nie? Tak, ja wiem, że większość z nas sobie myśli, no całkiem nieźle, bo to takie niespotykane, ale tak obniżyliśmy już swoje oczekiwania. To jest strasznie dziwne chwalić się czymś, co kiedyś było zupełnie normalne. To jest umowa o pracę, 100% wołowiny, same jakieś... Ale wypas, niesamowite, w XXI wieku. Chodzisz tam i zamawiasz sobie ten posiłek, prawda, nazwijmy to, ten powiększony zestaw i dostajesz tą taką nieludzką górę frytek, nikt nie powinien konsumować takiej ilości soli. Dostajesz te frytki i ten taki jeden malutki ketchup. Gdyby ktoś ci tak po prostu mógłby równie dobrze mogli zrobić, to masz. Ja naprawdę mam ochotę powiedzieć coś strasznego w stylu, słuchaj, stary twój dziadek alkoholik, jak się spuszcza, to jest tego więcej, niż mi dałeś tego ketchupu, no wyskakuj, no. I bo jeszcze najgorsze, że każdy następny jest za złotówkę, nie? I oni mają czelność mówić mi, że ten pierwszy to jest gratis. Już tak się potarli tym słowem. Słuchajcie, no, to ile to kosztuje w hurcie pewnie, nie wiem, ze 2 grosze, nie? Czyli to jest wliczone w koszta, to nie jest gratis, no. No ale dobra, dają ci ten ketchup. To jest tak samo, jak kupisz u nich iced tea. Jest napój, który nazywa się iced tea. No dobra, iced tea zawsze znaczyło mrożona herbata, tak? Czyli herbata na lodzie. Okay, ale patrzysz na skład, 0,04% ekstraktu z herbaty. No kurwa, nie wiem, czy pamiętacie matematykę trochę, ale to są 4 10-tysięczne części ekstraktu z herbaty. No ja pierdolę, to mogliby napisać napój glukozowo-fruktozowy i małymi literkami tam na dole, posmak herbaty. Tak byłoby trochę uczciwie, no wtedy bym kupił. To jest tak, jakby ktoś ci sprzedawał hinduską spermę i mówił, że to curry. Wiem, to jest obrzydliwe, tak, to prawda. Nie, to już drugi żart o spermie, ale nie przejmujcie się, ten pierwszy był gratis, więc... Tak. Tak samo w McDonaldzie widziałem w jakimś fast foodzie, w każdym razie był super napis na WC, na drzwiach toalety była tabliczka, gdzie było napisane drogi kliencie, pozostaw toaletę w takim stanie, w jakim chciałbyś ją zastać. Kurde, cenię się, nie? Czy co, mam założyć rękawiczki i dokładnie posprzątać, tak? Czy bo to jeszcze jest od cholery roboty, żeby sprowadzić tam kanapę, koks i dziwki. Jest tutaj ktoś przesądny na sali? Są jakieś przesądy... Nie, dobra, z tobą już nie gadam. Są jakieś przesądy związane z informatyką? Nie ma? Nie jesteś przesądny? Nie ma coś tam, że nie wiem, nie pisz kodu 13, bo ci się zjebie wszystko, nie? Słucham? Nie, ale zrobiłeś jakiś taki dziwny gest. Zalewę mucha pod nogą, nie. A, okej, okay, nie, myślałem, że to może to w jakimś informatycznym języku znaczy spierdalaj. Ja tak nie wiedziałem, nie byłem pewien. Nie, bo ja się zastanawiałem nad tym, kumam takie podstawowe przesądy, jak że na przykład, tam, nie wiem, czarny kot, tam rozbiłeś lustro czy coś, ale co to znaczy, jak bezdomny ci się wysra na wycieraczkę? To jest dobrze czy źle? Bo nie, bo ja tak najpierw wkurzyłem się, wdepnąłem w to niechcący i tak się wkurzyłem, ja pierdolę. A potem pomyślałem sobie, może to na szczęście, zacząłem roznosić po całej klatce. I tak, chciałem się podzielić tym szczęściem po prostu. Nie, bo są pewne rzeczy, które tak powtarzamy, nawet takie drobne przesądy, bez zastanowienia, wydaje mi się, na przykład powodzenia, nie? To jest coś takiego, co słyszymy często. Ja mam występ na przykład następnego dnia i znajomy mówi, ej, to powodzenia, stary, powodzenia. Nie przyjdę, ale powodzenia. I chyba nie jest mi to potrzebne, ale nie chcę być niegrzeczny, nie? Więc mówię, dziękuję. No, dziękuję. Ale mówi, nie dziękuj, stary, nie. Nie dziękuję się, nie, przejebane, nie można dziękować, nie. Aha, nie dziękuję się, no dobra, to spierdalaj. Bo nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć w takim razie. A kto z was tutaj nie korzysta z Facebooka? Czy jest ktoś, kto nie ma Facebooka? Nie ma naprawdę? O, jest! Nie, no nie wierzę, informatyk. Jedyna osoba, zajebiście, ostatni Mohikanin, stary, szacun. Naprawdę to jest trochę jednak godne pochwały. Wydaje mi się, nie, to jest takie okropne trochę miejsce, ale fascynujące, przyznacie, prawda? No, wiadomo,
nieodłącznie jakoś z naszym życiem związane. Ja lubię obserwować, co tam się dzieje, te interakcje, szczególnie między parami. Na przykład dziewczyna do swojego chłopaka pisze tam na swoich wallach, ścianach publicznie pisze tam: kochanie, dzisiaj nasza rocznica, pamiętasz? Oj, tak, a ty nasz kawałek, jesteś najlepsza, wykrzyknik, wykrzyknik, jeden, jeden, wykrzyknik. Super, no dobra, ale dlaczego oni to piszą na Facebooku? On pewnie siedzi w pokoju obok, wiesz, iść go przytul po prostu, ja nie wiesz. Ja wtedy nie mam żadnych skrupułów, żeby komentować takie publiczne amory zupełnie, bo to jest forum publiczne i od razu coś tam pisze. Ej, siema, co robicie? Mogę wpaść? A z kolegami mamy litro. Nie, no wiesz co, robimy sobie taki romantyczny wieczór we dwoje. Aha, okej. Okay. Będzie anal? W końcu rocznica, nie? I szybko zakładam grupę na fejsie, zbierzmy 200 lajków, Maryśka zgodzi się na anal. Zakładam fikcyjne konta, żeby tylko tam kliknąć. Dawaj. Super. Super sprawa. I te buźki używane nagminnie, niektórzy używają w każdym zdaniu tych emotikonek, nie? Niektóre naprawdę nie kumam, co one znaczą. Na przykład, co to jest, jak jest średnik i lewy nawias? Nie, taka smutna, mrugająca buźka. Jestem zalotna, ale mam depresję. Nie wiem, co to znaczy. Czasami jest średnik litera P. Co to mam? Tiki i ślinotok, tak? To jest naprawdę, jakby ktoś próbował zilustrować Tureta. Po prostu. O co chodzi? To jest jakaś emocja? Czasami zamiast buźki jest, zamiast nawiasu jest taka strzałka jakby, tak? Czyli znak większy od, nie? Ja nie do końca wiem, co to znaczy, ale ja to zawsze traktuję jako nieszczery uśmiech. Bo widzę to zawsze pod zdjęciami koleżanek tam z wakacji czy coś i inne baby je tam piszą tam: o, super, jak ładnie wyszłaś, piękne włoski, ekstra. Ale o, ty, gdzie to? Tunezja, ale super się opaliłeś, ekstra. Głupia suka, grubo wygląda na każdym zdjęciu, ja pierdolę, wcale nie jestem zazdrosna, po chuj wrzucę te zdjęcia, wiem, że nie ona zapłaciła za te wakacje, ja pierdolę. Piękny! Kiski! Super jesteś. Dobra, ja zbyt wiele tam się nie, za bardzo się nie uzewnętrzniam na Facebooku, jakimś z osobistym moim życiem, a chciałbym być pierwszą osobą wśród moich znajomych, która wrzuciła selfie z pogrzebu. Ja myślę, że to już jest czas, to już jest ten moment. Naprawdę, bo słuchajcie, no może być takie podstawowe po prostu, wiadomo, w lustrze tam, że no, pięknemu we wszystkim dobrze, dopracowywa hashtag all black. Albo z rodziną sobie zrobić po prostu: ej, obstawiajcie w komentarzach, kto będzie następny. Najniższa wygrana za wujka. A jak wam się wyjątkowo pofarci, to może będzie pogrzeb z otwartą trumną i możecie sobie zrobić zdjęcie z gwiazdą wieczoru. Ej, mój człowiek, wiecznie wyluzowany. Ej. Hashtag chillin, hashtag YOLO. Jak byłem młodszy, to nie siedziałem tyle przy komputerze, nie? Wy pewnie też, jakby spędzałem więcej czasu na podwórku. Wychowało mnie podwórko i wychował mnie rap. No, a to, że jakby to nie była część, nieodłączna część mojego życia. Nie łaziłem po podwórku, nie wiem, coś tam z chłopakami broiliśmy, jakieś graffiti, coś tam się robiło. I zawsze oni trochę mnie pobili, bo było coś takiego, że miałem takie wyostrzone poczucie ryzyka. Czyli jakby mówiąc inaczej, srałem w gacie ze strachu. Po prostu mówiłem im rzeczy w stylu: ej, panowie, może nie powinniśmy tagować przystanku i jarać jointa jednocześnie. I kiedy się zjawiał nagle, nie wiem, pies w cywilu, to oni mieli do mnie pretensje: Gawo, zjebałeś, to przez ciebie, kurwa. Ej, ja tylko ostrzegałem, że tak będzie, nie dzwoniłem po niego, naprawdę. Ale to było śmieszne, bo jest ciekawe, bo jakby policja, oni na pewno mają taki pogląd, że jakby to jest interwencja, tak? Policja przyjeżdża i oni przyjeżdżają rozwiązać problem. Ale nam się zawsze wydawało, że nie było żadnego problemu, dopóki oni nie przyjechali, więc... Ale to mnie też zastanawia, jakby co... Ciągle mieliśmy jakieś problemy z policją. Jak to w ogóle jest, że ktoś decyduje się zostać policjantem? Mi się wydaje, że to jest ważne, a to jest tak trochę jakby bagatelizowane, że ktoś to robi albo dla hajsu, albo robi na władzę, albo ktoś nawet sobie myśli, nie wiem, za mundurem, panny sznurem, czy coś.
a to już jest naprawdę dla mnie dziwne, bo tego nie kłam. To tak jakby ktoś został księdzem, bo będzie miał darmowe wino i wafle. No. Nie kłamam tego zupełnie. No ale tak, ale i jak już byłem w liceum, to było tak, że no nie wiem, zapierdalałem po tym podwórku, chodziłem na imprezy i się nie uczyłem, rodzice się denerwowali, w ogóle nic się nie uczysz, mógłbyś się przyłożyć do tej nauki jakoś. A to jest tak, że jak odkryjesz jednocześnie zioło i Cypress Hilla, od razu ci się wydaje, że jesteś gangsterem, nie? Matka mówi, weź się przyłóż do tej nauki, czy coś. Szkoła jest dla frajerów, West Coast. Gawy, jesteś biały, jesteś z Ursynowa. Nie, nie ma szans, to odpuść sobie. To nie jest LA, dobra? No. Ale nie, ale słuchałem dużo rapu, słuchałem Cypress Hilla, Biggiego, ktoś słuchał Notoriusa? Notoriusa biedzie, yeah, what's up? Spoko. Nie wiem, strasznie lubiłem Biggiego, naprawdę dla mnie strata to była, bo to był niesamowity, jego głos był jak kolejny instrument na tym kawałku. On miał tak gruby ten flow, tak gruby, że musieli do niego strzelić 7 razy, żeby go zabić. No, tak tłuste to było. I to jest, ja założyłem, on podobno pisał rymy w ten sposób, że nie używa w ogóle notesu, tylko po prostu je wymyślał i zapamiętywał. Więc ja założę się, że nawet jak go postrzelili, to on już pisał na tych frajach tam distant. Oh, bitch, niggas trying to kill me, cause I can't feel, oh. Tylko jeszcze to było przed erą smartfonów, więc nie zdążył nagrać i tego. Ale była taka skaza zawsze na karierze Biggiego i to się nazywało P. Diddy. Wówczas teraz się nazywa P. Diddy, wtedy się nazywało jeszcze Puff Daddy czy coś. Ten, nie wiem, ten koleś to jest taka jakaś miernota trzymająca się cudzego sukcesu. Ja nigdy go nie kumałem. Nie, on jest... On na każdym kawałku, w którymś momencie on stwierdził, że tak, będę się dogrywał do tych kawałków. I ten kawałek Biggie tam rapuje przez 3 minuty zajebiście, a on tylko mówi yeah, come on. Yeah, come on. Yeah, come on. Yeah, come on. No to stary, daj spokój. On podobno jest tancerzem czy coś? Ja nie wiem, jakim on jest tancerzem. Chyba musiałby zatańczyć wokół własnej chujowości dla celebracji. Yeah, come on. Yeah, come on. I'll be making millions. Come on. Dobra, nie wszyscy słuchają rapu, spoko, wiem, rozumiem. Tak, nie wiem, o tej muzyce dużo mówię, bo to zawsze wpłynęło chyba jednak na moje życie. Kiedyś dziewczyna pewna dała mi kosza, bo powiedziała mi, że nie jestem dżentelmenem, że on to nie dla niej, jest taki nieromantyczny i w ogóle to nie jestem dżentelmenem. Kupia ciba. Kurwa, no nie jestem, to jest dla mnie oczywiste. I myślę, żeby wiedziała to od razu, gdyby chociaż trochę się mną zainteresowała, na przykład właśnie czego słucham, nie? To bym jej puścił Biggiego, puściłbym jej Ghetto Boys. Ghetto Boys nawet mieli taki kawałek. I'm not a motherfucking gentleman. Jest w refrenie, dziwko. W sensie, nie wiem, to jest słabe, to jest, ona nie była dziwką, przecież nie dawała mi nigdy pieniędzy. Ale tam, oni tam zajebiście rapowali, Willie D miał taki tekst tam. Chcą, żeby im otwierać drzwi, podstawiać krzesła, dziwki zachowują się, jakby były niepełnosprawne. Tak jest, zajebisty numer, nie. Zajebisty numer, polecam. Ale wiem, że pewnie trochę traci w tłumaczeniu, więc jakby... Tak. No i jak byłem już trochę bardziej dorosły na własnym utrzymaniu, to klepałem niezłą biedę, do tej pory mi się zdarza niestety. No, po części z wyboru, ale taką naprawdę czasami ekstremalną, że szedłem do bankomatu i brałem wydruk ze stanem konta i tam było po prostu napisane game over. Nie, nie grasz dalej, stary. Koniec Monopoly. Więc wówczas stałem się takim mistrzem robienia jedzenia z jakichś resztek, z niczego. Cokolwiek tam było, nie, to ja wymyślałem jakieś danie, więc na przykład miałem w zamrażalniku dłuższy czas surimi. Wiecie, co jest surimi? To nazywają paluszki krabowe, nie? Ale to jest takie, no, takie jedzeniowe lastryko pomalowane z jednej strony na czerwono. Taka rybna parówka, nie? I miałem to surimi, myślę sobie, ej, na pewno są jakieś fajne przepisy z surimi. Sprawdziłem sobie w necie tam surimi, przepisy. A, trzeba mieć też inne składniki. Dobra, no. To nie, to się nie uda. Taka ciekawa historia. Koleżanka mi opowiadała, mam znajomą, która pracuje dla Poczty Polskiej. I opowiadała mi, jest tu ktoś z poczty może? Poczta in the house, nie? Make some noise.
Zawsze chciałem być raperem. Nie. Ja kiedyś odkryłem pocztę całodobową, to się zajerałem tym strasznie. Myślałem, o super, tam na pewno nie będzie kolejki, pójdę załatwić sobie sprawy i tak pracuję w nocy. Chuja, tam jest zawsze kolejka. Tam jest zawsze kolejka, ja nie wiem jak to jest możliwe. Jak tylko tam przyjdziesz, to czyha przede mną jakiś koleś z wielkim koszem kopert i różnych. I on ma teraz 50 listów poleconych do nadania i każdy trzeba zważyć osobno, bo on sprzedaje figurki Warhammera na Allegro i każda jest unikalna. Poczta całodobowa. Cała doba chujni. Dobra, nie, spoko. Przejdźmy powoli do jakichś rzeczy, które mnie naprawdę interesują i was pewnie też, czyli na przykład seks, nie? Kiedyś dostałem takiego SMS-a od znajomej, napisała mi, że zaprasza do siebie na intensywny wieczór. Ja sobie myślę, może coś pewnie... Może się uda, nie, okazuje się, że to intensywny wieczór z nudnymi filmami o sztuce, nie wiem, wszyscy oglądają filmy dokumentalne. I oglądamy film o tym, co naprawdę kiedyś się stało, kurwa, bez sensu. No ale dobra, ja myślałem, że może, nie wiem, może przynajmniej zrobi mi kotleta, czy coś, nie wiem, że to będzie intensywny wieczór kulinarny, no. To nie jest jakaś przenośnia na seks, czy coś, ale swoją drogą ciekawe, jaka była pozycja na kotleta. Ona leży, on ją tłucze? Jak jesteście bardzo wyuzdani, to można się najpierw obtoczyć w jajku i w bułce. Będzie kraj. Nie, bo dużo się mówi o jakiejś takiej perwersji, o zboczeniach w takim negatywnym świetle. Same te słowa są takie pejoratywne, wiadomo. A mi się wydaje, że to jest takie względne, w sensie, że jeśli nikogo nie krzywdzisz, to jest zupełnie niczyja sprawa, jeśli lubisz sobie na przykład wkładać warzywa do odbytu. To nikogo nie powinno obchodzić, musisz tylko znaleźć innych ludzi, którzy też lubią, albo lubią innym wkładać warzywa do odbytu. Albo lubią takie same warzywa, no nie wiem, może to jest właśnie klucz do szczęścia, znaleźć ludzi, którzy kochają te same warzywa. Jakie lubisz, te takie długie, czy takie szersze w obwozie? Widzę, że się dogadam. Siadaj, stary, chyba mam ogórka w lodówce. No. Powiedzcie mi, kto ogląda pornosy? To jest ciekawe, bo ja dostaję bardzo, bardzo różne reakcje na to pytanie. Bardzo różne. Często się zgłaszają, ku mojemu zaskoczeniu, kobiety. Tam są, tak, na maksa, codziennie oglądamy pornosy. A moje postrzeganie zawsze było takie, że pornografią kobiety się zazwyczaj nie interesują, czy są tym znudzone, bo po prostu, no nie wiem, to widać, że to jest ewidentnie skierowane do facetów, nie? W sensie, przede wszystkim faceci w pornosach są przejebani. Jak wchodzi facet w kadr, to nawet mi wiotczeje, nie? Ja nie będę tego oglądał. To zawsze jest jakiś albo brzydszy kuzyn Tadeusza Drozdy, który ma gdzieś... Zaraz mu się zaczyna tu, kończy gdzieś na pępku, on musi tam... A nawet jak facet jest zadbany, czy coś taki, nie wiem, że chodzi na siłownię, coś jest z nim nie tak. Facet jest tak wyżyłowany, że wygląda jak sobie wstrzykiwał sterydy w oko, tak... Zaraz cię wyrucham, dziwko! Pokażę ci, jak prawdziwy facet robi... Niesamowite. Facet jest jak takie fizyczne przedłużenie własnego kutasa. Nawet ma tą wystającą żyłę tutaj, tylko nasz... Tak! To jest w ogóle, nie wiem, czy zauważyliście, orgazm to jest chyba jedyna sytuacja dla faceta, w której jest całkowicie bezbronny. W sensie mogliby ci kraść samochód spod okna i ty byś nadal mówił, o Jezu, nie, jeszcze chwilka, kurwa, no jeszcze go nie spłaciłem, o Jezu. Będę musiał kupić nowy. Bo nie dogonię ich, nie ma bata. Ci faceci w tych pornosach są przejebani. Jest tyle w tym agresji w ogóle. Jakoś tak nie rozumiem tego. W sensie oni zawsze tam do tych kobiet, tam suko to, dziwko tamto. Ja nie wiem, ja jakbym chciał kogoś wyruchać, to bym trochę grzeczniejszy. W sensie powiedziałbym, przepraszam, możesz mi zrobić loda, proszę? Dziwko? Żeby tak trochę ognia dorzucić.
To jest dziwne, wyluzuj stary, naprawdę. I te kobiety też, no umówmy się, nie są lepsze, no wyglądają jakby mogły żeglować bez kamizelki i naprawdę cytki takie, jak mają, słuchaj, jak masz jedną pierś, sztuczną pierś, większą od mojej czaszki, to naprawdę jest czas na redukcję, możemy się tak umówić, czy nie, no. I dlaczego w tych filmach zawsze jak jest scena robienia loda, to jakaś biedna kobieta musi się krztusić. Że to, gdyby tego posłuchać nawet tylko, to nie brzmi wcale tak erotycznie, to jest mniej więcej jakoś tak. Oh yeah. Podnieca was to, czy nie? Nie wiem, jeśli tak, to spoko, ja nie piętnuję, nie o to chodzi, tylko zastanawiam się, może być trochę więcej finezji, erotyzmu w tym wszystkim i nie każda scena robienia loda musi przypominać karmienie gęsi na ubój. Serio, no. Nie wiedziałem, że porno i foie gras mają tyle wspólnego. Dziękuję wam bardzo. Jeszcze raz uprzejmie. Dzięki.